pogoda, pogoda dzisiaj jest okropna. Straszna. Moi rodzice oglądają vlogi moje i wczoraj rozmawiałam z mamą i ona mi powiedziała takie dwie rzeczy. Lila, dlaczego biegasz chora? Po pierwsze, nie jestem chora, jestem przeziębiona. A po drugie, Lila, zmień może strój, bo nagrywasz cały czas w tym samym czarnym stroju. Przecież masz takie ładne inne leginsy i koszulki. Mamo, specjalnie dla ciebie, patrz. Dzisiaj była dużo lepsza intensywność. Dzisiaj było dużo łatwiej tak naprawdę niż wczoraj. To już pociesza. Czas trochę krótszy, 23 minuty, ale 3 km. Tu mamy 3 km, 23 minuty. Dobrze. I dzisiaj będzie trening brzuszka. I mamo, nie martw się, czuję się dużo lepiej niż leżąc w łóżku, naprawdę. Nie mam teraz kataru, nie mam teraz kaszla, teraz świetnie się czuję. Tylko kładę się do łóżka, zatyka mi nos. Więc będę się leczyć na siłowni. Dzisiaj koniec treningu. Ciężko było wstać z łóżka, bardzo ciężko, ale biegało się lepiej niż wczoraj, to na pewno. Więc jakoś daję radę. Idę po soczek, bo już marzę o nim od kilku dni. Napiję się soczku i wejdę jeszcze do swojej poprzedniej pracy, gdzie kiedyś pracowałam, i pokażę wam coś bardzo fajnego. Na chorobę akurat. To jest pomarańcza, cytryna, imbir i miód. Gorzki. Bardzo, bardzo czuć imbir. Nieźle. Ale grzeje. Właśnie ten widok chciałam wam pokazać. Ekstra, nie? Już wam tłumaczę, co to jest. To jest hostel. Ten hostel znajduje się w samym centrum Poznania. O tym hostelu ja opowiem jeszcze więcej, dużo więcej w osobnym filmiku, bo ten hostel jest naprawdę wart tego, żeby o nim opowiedzieć. Pracowałam tu kiedyś na recepcji i teraz właśnie przyszłam tutaj na kawkę, na soczek. Patrzcie, jaki tu widoczek. Przypominam wam, że jeżeli chcecie oglądać dalej, wiecie co robić, czyli kciuk do góry, jakiś komentarz, subskrybujcie. Widzimy się jutro. Pa, pa.